Dobrze, więc skończyliśmy poprzedni odcinek. Okej, 30 poziomy. Dobra, wbijamy do wieży. Jak widzicie, tło się jest odpowiednie. Dobra, no oni tu mają niesamowicie zróżnicowane te Pokémony, bo mają wszystkie... O nie! Mandzio ma same normalne ataki. Patrzcie, co się dzieje, jak próbujecie normalnym atakiem zaatakować Pokémona ducha. Nic się nie dzieje. Trzeba zmienić. Jesteśmy w tej wieży, ponieważ ogólnie w Pokémonach chcemy zdobyć wszystkie odznaki Pokémon, tak? Chcemy być mistrzem Pokémon. Dojść na ligę i pokonać tam wszystkich trenerów, żeby zostać prawdziwym mistrzem Pokémon. Ale żeby przejść dalej do kolejnego miasta, gdzie mamy kolejną odznakę, to musimy wyminąć śpiącego Snorlaxa, który blokuje drogę. O, Hunter. Ale zajebiście wygląda, jest niesamowicie edgy, nie? Nocturne trochę. A żeby go pominąć, to trzeba go obudzić i pokonać. Albo złapać. A żeby obudzić tego Snorlaxa, potrzebujemy flet pokemonowy, który budzi pokemony, i dostaniemy go od takiego starucha, który jest w tej wieży przetrzymywany przez zespół R. Rachciach uporaliśmy się ze wszystkimi straszliwymi trenerami, z ich pokemonami duchami i z trenerami zespołu R, którzy czekali na samej górze. Oj, teraz się zaczną ciekawe rzeczy, bo będziemy w stanie ogarnąć naszego 6. towarzysza podróży. I patrzcie, uwolniliśmy takiego staruszka. Co z nim gadamy? Mr. Fuji, you came to save me. Dziękuję ci, że przyszedłeś tutaj z własnej woli. I nam daje bardzo ważny item, Poke Flute. I on służy do budzenia Pokemonów. Ty, czekajcie, bo my gramy przecież, że jak ja się wywalę, to ten. To tracę życie, kurwa! Zapomniałem o tym. Grałem troszeczkę reckless. Dobra, no to trzeba Mandziowi usunąć żyćko. Dobra, budzimy go. Posłuchajmy. Troszeczkę sobie powalczymy ze Snorlaxem, a też jest piękny rysunek. Bardzo mi się podoba, bo ogólnie te rysunki mają ograniczoną liczbę pikseli, nie? I trudno jest narysować coś dobrego. O nie, czekaj! Przecież trashem nie rzucę tego, Pokebola. Bo Mandzio jest w szale. Kurwa, no to trudno, no to umarł Snorlax. Jest jeszcze drugi na mapie, najwyżej jego złapiemy. Ale i tak raczej nie będziemy chcieli go przetrzymywać specjalnie. Dobra, to jest taki stary rybak, wasz stary, kolejny. I on se tu łowi, z dala od waszej starej. I co mi daje? Przykocham ryby, no kocham! Aha, chce mi dać prezent, ale nie mam miejsca. Znowu, kurde, się skończyło. Dobra, bla, 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 dostaliśmy wędkę. Super sprawa. Bierzemy ją, wymieniamy, żeby była wyżej. Idziemy złapać Poliwaga, żeby Poliwira wymienić na Jinx, czyli Marylę Rodowicz, czyli szóstą, no wiecie, w naszej ekipie, szóstą osobę, szóstego Pokemona, nie wiem, whatever. I co wam powiem, może nie damy Mandzia, tylko mamy Blowa, bo ona jest wodna, będzie mało damage'a zadawała Poliwagowi i go przez przypadek nie zabije. Piliśmy sobie piwko i przyjechała policja i zaczęliśmy uciekać. Słabo trochę, że zaczęliśmy uciekać, bo oni nas zaczęli gonić. I uciekliśmy. Nawet snapowałem znajomym. Ucieczka przed policją na propsie. Po czym nas przejeżdżający komisariat zobaczył. Znaczy nie komisariat, ten chill wagon, no, police wagon. Nas zobaczył i nas złapał, zaprosił do środka. No i już wtedy było słabo. I mi tata powiedział, i ja wtedy dzwonię do... No fuck, zabiliśmy go. Myślałem, że go nie zabiję na raz. Dobra, no to musimy złapać jeszcze jednego, znaczy znaleźć. No i ja zadzwoniłem do taty, powiedział mi, żeby nie przyjmuj mandatu, nie? No to dobra, no to trudno, to nie przyjmuję. No i ta sprawa się ciągnęła, kurwa, latami. Tak dosłownie, ponad rok spokojnie. Oni przysłali jakieś pismo, ja się odwoływałem, coś tam, aż w końcu była sprawa w sądzie nawet. No byłem w sądzie i byłem na komisariacie raz. Na komisariacie byłem jak... Zepsułem szlaban, autem wjechałem w szlaban. A w sądzie byłem chyba przy tym mandacie właśnie. W ogóle dobre, bo miałem tą sprawę w sądzie, ja tam słowa nie powiedziałem. Ja tam stoję, sędzina coś mówi, ja tam kiwam głową, bo ona czyta jakieś fakty. Jakiś tam prokurator, coś tam, bla bla bla, ja tylko... Okej, dobra, zgadzam się i... No, a raz na komisariacie byłem, bo jak parkowałem, taki wjazd na parking był i był szlaban, nie? No ja trzymałem nogę, znaczy myślałem, że trzymam nogę na hamulcu, nie? I sięgałem po bilet, byłem rozproszony, bo wiecie, bo musiałem wyciągnąć rękę po bilet. I chciałem docisnąć pedał gazu, znaczy hamulec, żeby się na pewno nie ruszyć, a miałem nogę na gazie. I się wpierdoliłem w ten szlaban, tak wjechałem. I potem
odsunąłem się od tego szlabanu i on był taki, no, był trochę krzywy, no nie powiem, ale myślałem, że nie chciałem go ruszać, żeby jeszcze bardziej nie zepsuć, ale jakby nie sądziłem, że go zepsułem, no i odjechałem. Okazało się, że była kamera, po kilku miesiącach doszło ten, no i byłem na komisariacie i w sumie jeszcze nie zapłaciłem za ten szlaban, bo jeszcze nic do mnie nie przyszło. Nie wiem, kurwa, te sprawy są tak denerwujące, już wolałbym zapłacić i mieć to z głowy, a tak to się czeka na pismo, coś tam, bla bla bla. Walki żuli. Nie no, kurwa, ja pluję na wykorzystywanie żuli do tego, do filmików. To jest takie trochę chamskie. Dobra, nickname dla Poliwaga nie dajemy, bo nie będziemy go mieli w teamie. Następnie trzeba było trochę Poliwaga podszkolić do 25 poziomu, ponieważ żeby dostać Jinx, potrzeba wymienić ewolucję Poliwaga, która właśnie ma miejsce na levelu 25. Ale w międzyczasie wybiła godzina 17 i związana z tym wspólna zabawa. Czekajcie. Zapraszam. Dobra, chłopaki, zarapujmy Pokémon! Ty zajmij się śpiewaniem, ja zajmę się resztą! No to dalej! Ja chcę najlepszym być, jak dotąd nikt, dorwać wszystkie z nich, chcę ze wszystkich sił! Electron, Diglett, Nidoran, Monkey, Venusaur, Rattata, Firo, Pidgey, Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly, Ponyta, Vaporeon, Poliwag, Butterfree. Łapię, złapię, czy już wszystkie są Pokémon, przeszukam cały świat, by wszystkie z nich złapać mocą tą, co we mnie tkwi. Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck, Ivysaur, Grimer, Rickribble, Moltres, Nidoking, Farfetch'd, Abra, Jigglypuff, Kingler, Rhyhawk, Weavile, Wigglytuff. Rapy, byczku! I rączki! Złapie, złapie, czy już są? Czy już wszystkie są? Pokémon! Drugi raz nie będziemy rapowali. Jak mój występ? Sprawiłem się? Ej, nie chcę nic mówić, ale noga mi się trzęsie jak na... No, 10% z tego, co na, jak zdawałem prawo jazdy. To znaczy, w sensie, że się zestresowałem przed wami. O, Mancio 34, nice. I słuchajcie, co teraz się dzieje. Poliwag is evolving. O, następuje wymiana. Patrzcie, jak wygląda wymiana w gierce. O nie, ona ma... Pokémony z wymiany mają imię ustawione. Następnie, gdy już uzyskaliśmy naszą Marylę Rodowicz pod pseudonimem Lola, czyli szóstego członka naszej drużyny, trzeba było ją jeszcze troszkę podszkolić, żeby nie odstawała od reszty drużyny. Niestety w międzyczasie znowu pozwoliłem się trochę zagapić. Pasuuuut! Znowu voice crack. Nie no, szczerze mówiąc, to po pierwsze, myślałem, że go zabiję. Po drugie, myślałem, że nawet jak go nie zabiję, to nie padnę na tego, na hita. Ojojoj, drużyna się kruszy powoli. Czekajcie, muszę usunąć serducho Pasutowi. Następnie skierowaliśmy się do kolejnego miasta, a dokładnie Saffron City, gdzie walczyliśmy na arenie o wygraną w postaci Pokemona, a dokładnie możliwości wyboru jednego Pokemona z dwóch. Dobra, walczymy z tym gym leaderem. I am Karate Master, bla 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 bla. Ten gym leader ma muzykę normalnego trenera. Więc to jest największe oplucie, to jest najgorszy noob, taki przykry noob. Dobra, w tej chwili możemy wybrać jednego poksa z Hitmonchan i Hitmonlee. Dobra, nie bierzemy ich do drużyny, ale kogo chcemy? Wiecie co? Zawsze brałem Hitmonchana, bo on ma tam różne takie, różnych trybów ataki, ale Hitmonlee, niech będzie teraz Hitmonlee. Dobra, nickname, tak na przyszłość, jakbyśmy chcieli go mieć w drużynie jednak. Jakimś takim karate kozak, taki kurde sztuki walki. Dobra, to będzie wujek Łukasz. Następnie skierowaliśmy się do kolejnej siedziby zawładniętej przez drużynę R. I tu już powoli zaczęła się gra utrudniać, ponieważ nie przechodzimy dokładnie wszystkiego ze scenariuszem, plus zbliżamy się też trochę do końca gry i trenerzy zaczynają być trochę silniejsi. Co nie jest wielkim problemem, gdy walczymy z takimi typowymi chłystkami, lecz sprawia trochę kłopotów, gdy przyszło nam walczyć z Shumim. Bez przyspieszenia, bo walki z nim to już jest... To teraz to już nie będzie tak łatwo, jak było. Kogo on tam zawsze miał pierwszego? PJ-a, nie? A PJ jest kontrowany przez Minimajka oczywiście. Pidgeot. O kurwa, 37. No widzowie, żeby to nie był koniec naszych rozgrywek. Dobrze, że Michael trzyma poziom.
execute, czyli na roślinne większy damage zadają lodowe, czyli Marilla Rodowis by tu pasowała. To jest niebezpieczny Pokémon. Chyba zostawię Lolę. Mam nadzieję, że mi jej na hita nie zdejmie. To może nas zaboleć. Jakbym go nie zabił na hita, to wtedy teraz ja bym mógł paść. Ale dobra, wyszło dobrze. Ma bardzo duży psychiczny współczynnik, znaczy ten special. Ale ma bardzo małego defa. To jest taki mandzia, jak mu przypierdoli z jakiegoś takedowna albo strasza. W sumie nie wiem, co ma większy damage. Niech będzie takedown. Byleby nie padł na hita. NIE! On miał jedno życie! Cholera jasna! Mandzio! F na czacie dla Mandzia. Rip, muszę go wypierdolić. Aj, to boli. Pasut pomści go. Szumi, ty kurwo, zajebałeś mi Mandzia! Alakazam, jak cię proszę. No, dobra. Mama była z tankiem, kurwa. Ała! A, moi dwaj najlepsi gracze! Jeszcze rekorder. Co to jest, kurwa, final boss, czy o co chodzi? Ażem się porwał, nie? Z motyką na słońce. Kurwa, 40? Dobrze, rage. Chujowy atak. Nie padnę teraz. No, dobra. Jest! Jezus, już chybałem, że jeszcze coś stracę. Dobra. Ojojoj, ale przejebaliśmy trochę. Srogo, sorry chat, sorry. Zawiodłem was. Po tej straszliwej walce musiałem pozbyć się Mandzia i Pasuta na zawsze. W zamian przygarnąłem wujka Łukasza i postanowiłem, że jeszcze trochę podszkolę moją ekipę, gdyż ewidentnie mam za słabe Pokémony, żeby iść dalej w przygodę. Słowem zakończenia. Straciliśmy dzisiaj naszych dwóch czołowych tutaj towarzyszy podróży, czyli nie Norbiego, tylko Pasuta i Mandzia. No wyjebali się, nuby pieprzone. No i co, ale przywitaliśmy wujka Łukasza i Marylę Rodowicz. I co, żadnej odznaki dzisiaj nie zrobiliśmy, ale zrobiliśmy dosyć, no, spory progres w gierce. Liga Pokémon, a tym samym tytuł mistrza Pokémon coraz bliżej.